Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Sługa Pański z Księgi Izajasza to Jezus, który cichy i pokorny jak baranek przyjął na siebie grzechy całego świata. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie.
twarz zakrywa, zgardzony tak, nie śmieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, postanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec szczekących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Bo udręce i sądzie został przynięty, a kto się przejmie jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwie mój sługa, sprawiedliwy wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnik, jak zdobyć za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Wraz z Jezusem powierzamy Bogu Ojcu całe nasze życie. On bowiem może nas wybawić z każdego niebezpieczeństwa. Thank you.
Przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
Thank you.
Yeah.
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
Tylko jeden z żołnierzy uczniom przebiegł po.
Moment, kiedy słońce, choć zakryte chmurami, wychodziło coraz wyżej, ciemno.
listów opisu modlitwy Pana Jezusa, kiedy krwawym potem całe Jego ciało się zalewa. Nie ma tej takiej dyskusji. Prośmy do Boga Ojca, jeżeli jest taka Twoja wola, niech się stanie, ale jeżeli możesz, odbierz ten kielich. Widzimy tylko całkowite zawieszenie wręcz Chrystusa, oczekiwanie, aż przyjdą, aż zdradzi Go Jego uczeń, aż rozpocznie się Jego męka, ale jednocześnie Jego zwycięstwo na krzyżu. Krzyże są zasłonięte w Kościele. Za chwilę będziemy uroczyście odśpiewali oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Widzimy, że krzyż jest zasłonięty. Krzyże, które dzisiaj zasłaniamy, one ukazują postać Pana Jezusa umęczonego. Jezusa, który umarł. Jego ciało jest zatopane, przejmujemy się Jego cierpieniem. Ale gdy do liturgii zaczęto wprowadzać ten zwyczaj zasłaniania krzyży, postać Chrystusa była nieco inna, bo Chrystus był już uwielbiony. Był On Chrystusem królującym. Jego dłonie były rozciągnięte wysoko, a nie wiszące bezwładnie. Na Jego głowie była korona. Chrystus miał często otwarte oczy, a nawet czasami się uśmiechał. Takie krzyże zasłaniano 2 tygodnie przed Wielkanocą po to, aby bardziej nas zbliżyć do męki i śmierci Pana Jezusa. A Wielki Piątek je odsłaniano, aby znowu ukazać królowanie Jezusa Chrystusa. Taki krzyż jest w naszej kaplicy seminaryjnej w Domu Głównym w Poznaniu. Każdy Chrystusowiec w momencie swoich ślubów wieczystych otrzymuje taką małą kopię tego krzyża, ukazującą właśnie Pana Jezusa, który żyje na krzyżu, który ma wyciągnięte dłonie, którymi swoimi dłońmi obejmuje każdego z nas, który się wpatruje w Jego krzyż. Na szczycie krzyża widnieje napis Jezus Chrystus, Król. Dziś przychodzimy na liturgię Męki Pańskiej, gdzie kluczowym momentem jest adoracja krzyża. Czym jest adoracja? Gdy mężczyzna adoruje kobietę, to odkrywa w niej kogoś niezwykłego, kogoś wspaniałego. Ktoś, kto skradł jego serce, nawet to męskie, takie wydaje się czasami ostre, w obliczu miłości do tej jedynej, ono miękkie. Mężczyzna szaleje, wariuje, traci głowę. Dobrze znamy ten obraz. Gdy adorujemy Pana Jezusa, gdy adorujemy Jego krzyż, to nie mamy rozpaczać, smucić się, ale mamy zachwycać się Jezusem, który króluje, bo jest niezwykły. Dzięki temu, nie że umarł na krzyżu, ale dzięki temu, że przez tą śmierć zwyciężył na krzyżu i sprawił, że zbawienie staje się naszym udziałem. To jest tajemnica dzisiejszego dnia, że Chrystus, umierając na krzyżu, zwycięża. I my za każdym razem, kiedy wpatrujemy się w ten krzyż, kiedy czasami czujemy Jego ciężar, przygnębieni kolejnymi trudnymi doświadczeniami, które wydają się dla nas za ciężkie, wtedy, gdy po raz kolejny upadamy w tych samych grzechach, rozkładając bezsilnie ręce, wydając się nam, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, że po raz kolejny postanawiamy swoją poprawę, a to nic nam nie wychodzi, to wpatrujmy się w ten krzyż. Nie Chrystusa przegranego, który umiera, ale Chrystusa, który przez ten krzyż zwycięży. I dziś, moi drodzy, ta liturgia wcale nie jest najsmutniejszą liturgią całego roku. Wcale nie jest kontemplacją śmierci, męki Pana Jezusa. Nie jest kontemplacją Jego przegrany. Choć wydawało się dla tego świata, że śmierć jest tą przegraną. My dobrze wiemy, że śmierć Chrystusa jest zwycięstwem. Dlatego nie możemy zatrzymać się na cierpieniu, na Jego męce. Jedyne, co nam pozostaje, to na chwilę przed Nim po prostu stanąć, uklęknąć i Go adorować. Uwielbiać i wysławiać dobroć Boga, który pokonał wszelkie zło, który pokonał wszelki grzech, wszelkie cierpienie, wszelkie
dzisiaj pozostaje, moi drodzy, to oddać mu chwałę. I w nasze podejście w adoracji krzyża będzie uwielbieniem Chrystusa za to, że Jego śmierć sprawiła, że zbawienie staje się naszym udziałem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ojcze wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stawy Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa.
No.
Thank you.
Oh.
nam dałeś nowe życie. Przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Thank you.
winni nas grochu, grzechu, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie.